Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Skyrim Special Edition na modach i oczywiście modyfikacja ze szarego kaptura nocnicy. Jesteśmy w bardzo ciekawej sytuacji, kiedy możemy sobie przywoływać troszkę przeszłość namacalnie. I teraz ja ogólnie dobra, tu się otwór takie coś. Ja ogólnie tutaj wszystko jest tak zajebiście takie same, te ściany, że troszkę się gubię w ogóle tu stojąc, nie? No poważnie mówię teraz. Tu widzimy, że jest wajcha. I teraz tak, ogólnie chcemy zejść tam na dół najprawdopodobniej, bo żeśmy w ostatnim odcinku byli praktycznie wszędzie, gdzie się da. Czyli musimy otworzyć te drzwi i pewnie jakąś tam wajchą wejść tu. I teraz tak. Teraz jesteśmy tutaj. I będąc tu... oczywiście przywołujemy też tą przyszłość, przeszłość, nazwijmy to tak, przywoływanie przeszłości. Tutaj jest wajcha, ona już jest pociągnięta. Teraz jak jesteśmy tu, to jeszcze spróbuję przeszłość. Nie, to wtedy to znika, okej. Tu mam wrażenie, że coś było jeszcze. Tak jakby, a może to na górze było? No bo centralnie, jak tu stoję. Tu coś jest. Aha, jest, no, ale czemu nie mogę tego otworzyć? Muszę tego... okej, czyli mamy tak. Też są jakieś drzwi zamknięte, za którymi też jest wajcha. Czyli musimy już znaleźć wajchę, która otwiera te drzwi ogólnie. Tutaj, nie? Ale to jeszcze zależy, gdzie stoimy, okej. Kurde, dobra, to stanę tutaj. A teraz mi pokazuje to, ale tu było przejście przecież. Jak tu wejść? Dobra, to znika, a teraz? Okej, jeszcze raz. Kurwa. O. No, a to trzeba było tak szybko, nie? Dobra, fajnie, że nam się udało rozkminić. Troszkę się można tu pogubić, bo z kitu jak się tak patrzysz i tak staniesz tu i się rozglądasz cały czas w kółko, żeby czegoś znaleźć, to wszystkie te ściany są takie same praktycznie. No, takie mam wrażenie przynajmniej. Dobra, udało się. Lecimy dalej. Co tam u was? O, ten, kurde, podpowiadacz numer jeden. Oczywiście Yuma. Tak, faktycznie, jak zauważyliście, nie lubię za długo siedzieć w ekwipunku. Dlatego też czasami mogę coś tam pominąć, co się trochę bardziej opłaca od innej rzeczy, ale na kasy raczej tutaj myślę, że ciężko będzie narzekać w tej gierce. Się czasami zastanawiam, czy tego udźwigu nie siekać dużo. Kondycji w sensie, nie? Że walnąć ze trzy pod rząd, żeby było trochę tego jeszcze więcej. Ale z drugiej strony też mieliście rację na to, że, z tym, że wystarczyłoby wziąć i tutaj te wszystkie jakieś mikstury na przykład, których nie używam, tudzież jakieś właśnie w chuj tych klejnotów, zostawić sobie naprawdę po dwa może klejnoty i to całą resztę schować, tak samo, nie, te klucze nic nie ważą, całe szczęście. Te książki to niedawno robiłem porządek. Może te zwoje, przecież to jest
Wszystkie te zwoje bym najchętniej wywalił, nie? Znaczy schował gdzieś. Bo zobaczcie, one kosztują. One cię. Kurwa, one ważą aż pół kilo. Jeden zwój, pół kilo. Ja nie wiem, w sumie się tak na wadze nie znam na oko, nie? Ale no dajcie luz. Tak samo tyle co butelka, nie? Jakiejś mikstury. Także dwie pierwsze rzeczy, jakie bym później wywalił, to te wszystkie schował, to te wszystkie czarne i inne klejnoty, a później zwoje. I myślę, że nam się sporo usunie tutaj miejsca. Schowam to chyba w markarcie i będę pamiętał, że w markarcie chowam rzeczy, których później chcę użyć, nie sprzedać. Jakoś tak, czy coś w tym stylu. Jakoś tak byśmy to rozumieli. Ale biorę to, no bo to jest 350 taki jeden rubin, co nie? Ten naszyjnik może dam sobie luz, bo on aż pół kilo waży. Ty nic nie powiesz, zawsze taki gadatliwy byłeś. Okej, okay, rozumiem, że tutaj też jest akcja typu powrót do przyszłości. Nie? Na pewno? No nie gadaj. Po co ja tu tak się męczyłem, żeby zejść? Coś tu musi być, jakaś dźwignia, wajcha, przycisk. Klucz do pokoju świec. Okej. Okay. Zajebiście. Szmaragd 300. Kurwa, wiedziałem, że wezmę tę misę. Okej, okay, ale gdzie jest pokój świec? A wiem, pamiętacie te drzwi? Tak, co szliśmy tutaj, o kurde. To jak dla mnie to ten klucz powinien się świecić autentycznie, żeby nikt tego nie zostawił. Chociaż myślę, że jak już tu wejdziesz, to raczej będziesz szukał, aż czegoś nie znajdziesz, no bo tyle rozkminiania, żeby tam wejść. Okej. Okay. Witam. Co tam? No, ogólnie bardzo mi się podoba ta modyfikacja. Jest inna niż Zapomniane Miasto, inny rodzaj modyfikacji. Jak widzimy, tutaj mamy zagadki jakieś, ale wszystko fajnie zrobione jest bardzo. Tych książek to tak tylko zerknę, czy czegoś się nie mogę nauczyć przypadkiem. Kurde, w Skyrimie to można by żyć normalnie, nie? Ja czasami mówiłem już o tym, czasami mam tak, że... A nie powiem, że mi się zajebiście chce dzisiaj grać w Skyrima, ale jak już odpalę, to od razu chcę, bardzo. Od razu mi się chce. Chyba nic. Okej, okay, no cześć. Pierwsze światło słońca, potem światło świecy, następnie światło ognia, na koniec światło księżyca. Aha, chyba jakieś pułapki się uruchomiły. Źle to zrobiłem widocznie. Różnią się kolorami lekko, nie? Zmienia kolor? Czy mi się wydaje? Aha, czyli po kolei trzeba włączać, tak? Okej, okay, a mogę wyłączyć? To dopiero jakby za dźwignię pociągnę pewnie, nie? Tak. Dobra, słońce, świeca, ogień, księżyc. Słońce chyba najjaśniej będzie świeciło. Chociaż niekoniecznie. Dobra, zrobimy tak.
coś nie tak. No, księżyc pewnie będzie na niebiesko trochę. Słońce, świeca najsłabiej, to pewnie to. Bo te dwie to takie najbardziej wyraźne. Ogień i księżyc. Słońce, przepraszam. Księżyc będzie na niebiesko, świeca najsłabiej. Ogień na drugim miejscu i słońce na pierwszym. Czyli pewnie na odwrót. Kurwa, źle. Słońce, świeca, ogień, księżyc. Słońce, świeca, ogień, księżyc. Słońce. Świeca. Ogień. Księżyc. Słońce. Świeca. Ogień. Księżyc. Też źle? Ogólnie jest pytanie, co ma się wydarzyć może. Może ogień inny jest. Może słońce to będzie to. Słońce. A wtedy no dobra, świeca. Ogień. Księżyc. Okej. Na takiej zasadzie. Słońce najjaśniej. Potem świeca to taki słabszy ogień, no i księżyc. Okej, spoko. Fajne. Fajne, naprawdę. Nie za trudne. Właśnie to jest też jakiś, kurde, wiecie, skill, nie? Nie za trudne, nie za łatwe. Chwilkę, bez przesady. Kurde, są tu jakieś głębiny. Na chwilkę można zanurkować chyba. Ale chyba nic nie ma. Ciekawe. Ciekawe. No dobra, podejdźmy tu. Co my tu mamy? Jakiś mur, prawda? No tak, jeszcze mogę sobie oczywiście przecież przywołać przeszłość. Skocz. Szadę. Z tym skakaniem tutaj to taka troszkę jest, powiem szczerze, średnio. Tam coś się wydarzyło. Portal jakiś. Tam nie, okej. Myślałem, że może. No cóż, ciekawe, czy nas to zabierze. Aj. Dajesz. Jaki mamy wybór? Ale icka studnia. Ach, to nie portal. O, okej. Musiałem sobie włączyć portal dopiero chyba.
Wow. Cóż my tu mamy? Nowe stworzonko w moim świecie? To znowu ty? Cóż za niespodzianka. Znowu się spotykamy. Po 200 latach pułapka znowu została uruchomiona. Wy, śmiertelnicy, jesteście głupcami. Ale dlaczego jesteś tak... Och, ciekawy, szary kaptur nocnicy, co? Szukasz szarego kaptura nocnicy. Podążasz drogą, którą 200 lat temu kroczył ktoś inny. Niech sobie przypomnę, tak. Cayo Umbranox. Ciao. Ciao. Tak, ciao, Umbranox to był. Udało mu się też wydostać z mroźnego azylu. Czy tobie też się uda? Nie wydaje mi się. Zobaczmy zatem, czy tobie się uda, ale najpierw mam do ciebie prośbę. To miejsce jest pełne strażników mroźnego azylu. Jeśli uda ci się nikogo nie zabić, to będę miał dla ciebie specjalną nagrodę. Nie przerwij ciszy mroźnego azylu. Idź zatem, niech, jak to mówią w gildii złodziei, niech chronią cię cienie. Takie zabawne. Takie zabawne. Okej, ciekawe miejsce. Chodzi o to, żeby nikogo nie zabić jeszcze. No cóż. Będziemy szukać. Specjalną nagrodę, jeśli nikogo nie zabije. Ciekawe, jaka to nagroda. No są jacyś, chyba to są ci strażnicy, no. Już biegnie do mnie, no kurde, czekaj, no przecież... Ale jak ty mnie zobaczyłeś tak daleko? No dosłownie tylko wychyliłem się zza horyzontu, nie? Ale piździ, co? Okej, tam są ci strażnicy też. Muszę ich omijać, widzę, że nie pieprzą się w ogóle w tańcu, tylko od razu do ataku. O, jest. Jeszcze się wampiry... Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Widzieliście, jak mi życie spierdalało? Aha, no bo tak. Przecież to jest, kurde, dla złodziei, nie? Niewidzialność może. No muszę wczytać chyba, bo zabiją mnie w moment. Ale spróbuję jeszcze to przeżyć może. Wysysa ze mnie życie. Wydaje mi się, no okej, okay. Tutaj musimy się przekraść jakoś, nie? O kurde, to nie będzie łatwe. Tylko nawet, tylko pytanie jeszcze brzmi, dokąd się przekraść? To by było miło wiedzieć. Miło by było to wiedzieć. Dobra, pójdę brzegiem. Będę zapisywał najwyżej. Co mi jest? Wody chyba nie mogę dotknąć. Nawet. Tutaj na bank chodzi o to, żeby się skradać, nie? Ale oni są od razu, cię widzą od razu. Jest morderstwo natychmiastowe zresztą. Wysysają w moment życie. No nie wiem, dobra, spróbuję się w sumie skradać, co mi szkodzi, nie? Nie wiem, gdzie mam się dostać, to jest problem, bo... O, kufer.
kurde, 1200. Bierę. No spróbuję się zakraść gdzieś tam, nie? Chyba. Okej. Troszkę przestrzeni w końcu. Tu chyba są dwa posterunki. Jak coś, to jakąś właśnie miksturę niewidzialności zarałyknę. Bo mam coś chyba. Tam jest. Co on widzi mnie już? Ja jebie. O, spróbuję przebiec w takim razie. O, ja pierdzielę. Może chodzi, żeby o to, żeby tam się dostać, bo tu. Kurde, szkoda, chciałbym wiedzieć, jaka to nagroda, nie? W sumie mam w chuj tych mikstur teraz, to pi to teraz, nie? Dlatego spróbuję ich nie zabić. Spróbuję to zrobić nie zabijając ich. Idziemy dalej. Z reguły nie piję tych mikstur kondycji. No siema, jest portal. Da se luzu, czy nie? Kurwa, wymaga klucza. Okej, to jest jakaś grubsza misja, nie? To jest takie dla złodzieja typowo. Skądś jeszcze ten klucz trzeba wyczasnąć. Tylko nie gadaj, że któremuś z nich ukraść, bo game over, man. Wtedy będzie game over, man. Możliwe, może ten tam przy tej bramie jest jakiś kufer. Oby. Już mnie widzi chyba. Pokażcie to krótkie niewidzialności, 20 sekund. A rozumiem, że jak biorę krótkie niewidzialności, to jestem po prostu niewidzialny. Bo nie widzisz mnie. Kurwa. Jak ty mnie zobaczyłeś? Strasznie biją, co? Ja sobie wczytam od razu. Także no, jeżeli gracie złodziejem, to pewnie będziecie mieli tutaj fajną zabawę. Ale ja tu no, nie ukryję się przed nimi, nie? Po prostu. Rozpoznamy teren tak jakby teraz w tym odcinku. W następnym mam nadzieję, że już to zrobimy. Znaczy musimy już to zrobić w następnym odcinku. Nie będę was męczył na pewno. Kurwa mać. Nie będę was męczył na pewno marnymi próbami. Chyba, że byłyby zabawne, to wtedy może. Dobra, to tak. Wiem, że tam jest właśnie, widzimy, wiemy, gdzie jest portal. Tam jest jeszcze, są jeszcze drzwi. Potrzebny jest klucz, nie wkradnę się. Może jakoś tędy by mi się udało przekraść. Jestem praktycznie, jak mnie zobaczą na horyzoncie, od razu mnie wykryje, ale warto spróbować. Jeszcze ciekawe, czy przy tych posterunkach czasami nie ma czegoś, może właśnie są jakieś kufry. O, jest koleś, już mnie widzi, nie?
Ja pierdolę. Dobra, zobaczmy, czy coś tu jest. No, trzeba być zajebistym złodziejem, dobrze się kryć. O, jest coś. Cholera. Ale to chyba nie to. Mam nadzieję, że nie trzeba im ukraść, bo siema wtedy jest. Muszę ich zabić wtedy, nie? To wiecie co? Chyba tak zrobimy, że ja skoro jestem wojownikiem, to się nie będę czaił. Polecam wam zagrać w takim razie, jeżeli będziecie złodziejem, to po prostu, kurde, sobie zdobędziecie specjalną nagrodę. Ja jestem wojownikiem, no, ewidentnym. Nie ma co ściemniać, nie? Więc chyba po prostu to zrobię po wojowniczemu, zwyczajnie. I tyle. Ja mam w chuj tych czarów, ale coś słabiutko na razie uderzają te moje atakujące i tak sobie myślę, że na razie się będę leczył. Fool! You broke the silence of Cold Harbor. Get away from my realm now. Get out or die. Zabił mnie od razu? On mnie zabił od razu, nie? Nie mogę nikogo zabić. O kurwa. No dobra, chcieliśmy po swojemu. Okej, czyli po prostu... Nie, jeszcze raz spróbuję, bo coś tu mi nie gra. On to dziwnie powiedział. Na początku mówi... Jeżeli nikogo nie zabijesz, będę miał dla ciebie specjalną nagrodę. Jest opcjonalne. Opcjonalnie nie zabij nikogo. A jak kogoś zabijam, to on od razu mnie zabija też? Bez sensu. To by nie było opcjonalne wtedy chyba. Jeszcze raz spróbuję. Tędy. No, automatycznie mnie wykrywają, nie? Ale jak on mi zajebał? No nie no, misja jest taka, żeby się przedostać bez tego, nie? No dobra. Właśnie kurwa, nie dobra. Jakby to zrobić? Ciężko będzie się na nich nie natknąć. Już mnie zobaczył, kurwa, jakiś, nie wiem nawet gdzie. Zara wjedzie mi jakimś krytykiem na ryj. Walniemy tu coś jeszcze na magię, może odporność. Fool! You fool! You broke the silence of Cold Harbor. Get away from my realm now. Mi się wydaje, że oni są tacy mocni, że oni mnie zabijają od razu, nie? A nie, że kurde... Nie, że on mnie zabija. I już. Dobra, spróbuję jeszcze raz. No bij go, kurwa.
Gdzie jesteś, kurwa? Ja pierdolę, momentalnie mnie zabijają, nie mam szans tego zrobić. Nie. Dobra, trudno. Okej, to wiem, że tak tego nie zrobię. Musimy się spróbować jakoś przekraść. Zdobyć jakiś klucz w ogóle skądś. I będziemy myśleć, co dalej. No, ciężka sprawa. No, próbowałem, czyli tak, wiemy przynajmniej, że ciężko jest się przekraść. Że ciężko jest też zabić ich. Wiemy, że gdzieś tam jest portal. Ale najpierw musimy zdobyć jakiś klucz. Spróbujemy w następnym odcinku oczywiście. Mam tu jakieś, kurde, jeszcze leczenie, nie? Jakieś czary. Spróbujemy w następnym odcinku. W takim razie, dzięki, że wpadliście, zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach naszych przygód Skyrim Special Edition, modyfikacja ze szarego kaptura nocnicy. Na razie.